Dzień dobry, to jest Pianinko, widać chłopaki w kamerze Pianinko czy nie? Widać. Widać, ale dzisiaj nie gramy na Pieninku, bo trzeci mecz z rzędu, o, o coś zepsułem, ale mam nadzieję, że mnie widać dalej, bo rzuciłem na kawę. Jesteś, dla... jesteś z nami bo rzuciłem na klawiaturę do laptopa. Hymnu nie ma, bo nie ma wygranej i jestem zły bardzo z tego powodu. I jeszcze ostatnio ktoś mi zarzucał, że ja gdzieś fałszuję w którymś momencie na yy, grając ten hymn, to chciałem powiedzieć, że chyba wam słoń na ucho nadepnął, bo ja nigdy nie fałszuję. Ale to dosyć autoreklamy na początek. Myślę, że zbyt wielu już później powodów, powodów do uśmiechu mieć nie będziemy, więc tak żartobliwie sobie pozwoliłem zacząć. W składzie Bartosz Karcz, Gazeta Krakowska i Dziennik Polski. Cześć Bartek. Dzień dobry wszystkim. Oraz mój serdeczny kolega, można powiedzieć, sąsiad, prawie że Mateusz Miga. Cześć, dzień, dzień dobry. Dawno dobry. nie widziany w studiu Remonta, bo on zawsze słuchajcie sobie wymyśli. Tu jakieś narty. Tu na reprezentację pojedzie. Tu potem sobie wymyślę jeszcze tysiące innych rzeczy. Ale narobiłeś trochę Mati zamieszania w tym wiślackim środowisku w ostatnim tygodniu. Nawet pozwoliłem sobie napisać, że jesteś w formie ostatnio, więc cię zaprosiłem. Mam nadzieję, że to troszkę uchylisz dzisiaj kuchni. Jak powstawały te twoje teksty ostatnio? Postaram się potwierdzić tą formę z zeszłego tygodnia. Okej. Okay. Dobra, panowie. Wisła remisuje z Wisłą Płock 1.1. Eee, właśnie tak, nie wiem jak to nazwać w szczęśliwych okolicznościach, nie w szczęśliwych. w każdym razie bramka zdobyta w 89 minucie eee, Bartek, to zaczniemy od Ciebie w takim razie no, co, jak, jak możesz nazwać ten, ten remis, czy jest to aż remis, bo właśnie udało się w tej 80, w 89 minucie zremisować, czy jest to strata dwóch punktów już dwa dni minęło od tego spotkania, więc jak teraz już tak trochę z dystansu na to patrzysz. Ja bym, jeżeli miałbym użyć tak, tak, takiej gradacji, co, co jest ważniejsze w, w, w ocenie tego, to powiedziałbym, że przede wszystkim jest to strata dwóch punktów. Na dopiero na drugim miejscu gdzieś na no, zawsze ten jeden jest cenny. Bo to chociażby, jeżeli chodzi o sytuację w tabeli, gdzieś tam trosz, troszkę zmienia to, czy wisa ciągle poza szóstką, ale przynajmniej no, nie dała odskoczyć od siebie Wiśle Płock. No, to taki pierwszy przykład z brzegu, dalej mają te, oba, obie drużyny po tyle samych punktów. Yy, no, i, no, no i tak bym to czy szczęśliwy? Nie, no myślę, że zasłużony przede wszystkim. Oczy, oczywiście bramka w końcówce to, to, to zawsze można jakś tam o odrobinie szczęścia mówić, natomiast to generalnie piłkarsko był słaby mecz, no tak sobie trzeba to powiedzieć. Obustronnie zresztą. Jeżeli ktoś by przyjechał z dalekiego kraju i zobaczył ten mecz, i ktoś by mu powiedział, że to spotkanie zespołów walczących o awans do ekstraklasy, klasy, no to by chyba się lekko zdziwił, bo ja nie zarzucam piłkarzom Wisły Kraków w tym meczu braku zaangażowania ono było, była walka. Natomiast no, mnie brakowało tego, co w futbolu chyba jest najważniejsze, czyli po prostu jakości piłkarskiej, i, 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 i z tym był ogromny problem. Zresztą po drugiej stronie też. Mateusz, ty masz jakie odczucia po obejrzeniu tego widowiska? Dwóch, <laughs> yy, dwóch wiseł? No, ciężko się to rzeczywiście oglądało i, i szkoda, bo w ogóle zastanawiałem się, ile dobrych meczów Wisły w tym roku kalendarzowym zobaczyliśmy i w lidze, w lidze to chyba. To chyba żadnego. No Albert, Albert Rudę po meczu wyglądał na w miarę zadowolonego i powiedział, że fajnie, bo, bo drużyna podjęła rywalizację od pierwszej do ostatniej minuty i z tego jest zadowolony. I to też pokazuje, jak nisko jest powieszona poprzeczka ostatnio oczekiwań wobec tego zespołu, bo jeżeli my się mamy cieszyć z tego, że ta drużyna e, po prostu podejmuje rywalizację i walczy z rywalem o piłkę i o każdy metr boiska, no to sorry, ale to powinien być jakiś punkt wyjściowy, tak? tego powinniśmy zaczynać. Natomiast no, w tym roku już się przydarzały takie mecze, po których trener mówił wprost. Nie można było wygrać, nawet jeżeli plan na mecz był dobry, bo drużyna nie rywalizuje. I to jest problem, który ciągle przy tej drużynie tkwi. Ja nie wiem, czy ten mecz z Wisłą Płocką jest jakimś przełomem, bo powiedzmy, no, wynik remisowy z Wisłą Płocką na wyjeździe to nie jest jakiś dramat. No Ale jak się popatrzy na cały kształt, no to. Wisła jest w dużych tarapatach i jakby przegrała w Płocku trzy przegrane z rzędu, no to to już by robiło wrażenie. Bardziej... Ale jest to tak jeszcze ze statystycznego punktu widzenia, dodajmy, no, wyrównanie najgorszego momentu w sezonie w sensie liczbowym takiej serii dwóch porażek i, i remis. Na początku sezonu taka rzecz się przydarzyła w odwrotnej kolejności. Radosław Sobolewski wtedy zremisował ze Stalą Rzeszów i później były dwie porażki z rzędu z Dromopole i gks Tychy. Yy, czy, czy odwrotnie, wjechałem do od Remopole, natomiast no, teraz mamy odwrotnie: dwie porażki. Remis, yy, fakt jest faktem, że Wisła trzyma się z rzędu, nie była w stanie wygrać tej pierwszej lidze. No W taki sposób yy, nie, 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 nie awansuje się bezpośrednio, bo to już chyba raczej mrzonki. Yy, nie awansuje się przez baraże, yy, albo się nawet do tych baraże nie awansuje, no, jeżeli, się to, jeżeli się to nie zmieni. I... I, i, I ten brak regularności tej drużyny yy, to, że przechodzenia obok niektórych spotkań. Ja nie mówię akurat o tym w płosku, bo mówię, no tu zaangażowanie mm. było, choć zgadzam się w stu z Mateuszem, że, że o czym my w ogóle rozmawiamy, no to, 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 to powinien rzeczywiście być, by, by, był, powinien być punkt wyjścia, ale nie zawsze jest. Widzę nie tak dawny mecz Byłoby, w, w byś... Nie no właśnie I każdy. No to, no to jeżeli nie będzie tej regularności, to, no to nie będzie niczego. I, I zadziwiające jest moim zdaniem to, że, że ci sami piłkarze potrafią zupełnie inaczej podejść do meczu na przykład w Pucharze Polski. No przecież to, mhm. to, to, to chyba nie mamy wątpliwości, że tam wtedy ta jakość wtedy piłkarska i zaangażowanie i doskok i wszystko jest, a przychodzi później ten ligowy weekend i, i nagle pewne rzeczy też piłkarskie umykają. To bywałeś, Matek, ten temat, jak piłkarze spisują się w lidze, jak spisują się w pucharze. To pytanie do Was obu, ale zaczniemy od Matiego. Mati, Ty wyobrażasz sobie, że... Ja nie mówię, że to specjalnie, czy to umyślnie, ale czy zawodnik kalkuluje, że w Pucharze Polski może to jest jakieś okno wystawowe, a tu się mogę pokazać, a w lidze na przykład dwa razy się zastanowi, czy warto ostrzej zaatakować, bo mogę złapać kontuzję i mogę na przykład nie pojechać na finał na Narodowy. Wyobrażasz sobie taką sytuację, czy to już jest daleko idące szukanie nie wiem, igły w, st w stogu siana tak naprawdę? Wyobrażam, ale to nie jest tak, że jedzie piłkarz do Chrobrego i ma kopnąć piłkę i stwierdza nagle, że tego nie zrobi, bo mu się nie chce to jest w głowach i to jest w nastawieniu całego klubu. Ja pytałem o to Alberta Rudę i on to zbagatelizował. Powiedział, że nie ma czegoś takiego jak nastawienie na Puchar Polski. A jak patrzę na Jarosława Królewskiego, to jestem przekonany, że jest. Nie wiem, czy intencjonalne, czy nie, ale jemu bardzo zależało na tych meczach, tak? bo chciał bardzo się pokazać na tle drużyn z Ekstraklasy. Koniecznie chciał, żeby to, ta jego teoria o tym, że Wisła z drużyną z Ekstraklasy będzie sobie lepiej radziła, żeby to trafiło na podatny grunt i że wszyscy powiedzieli ok, rzeczywiście tak jest. I gdzieś to się wszystkim, moim zdaniem, udzieliło, bo jakbyśmy popatrzyli, jaka była sytuacja Wisły przed meczami, przed meczami Pucharu Polski, czyli przed widzem jeszcze, a jaka jest teraz, no to przez ten czas Wisła po prostu widzę, Wisła ten czas widzę straciła. Świetne mecze w tym sezonie, przepraszam, w tym roku kalendarzowym rozegrała tylko w Pucharze Polski. Widzę, nie pamiętam ani jednego meczu, po którym byśmy powiedzieli, no fajny mecz, tak, fajna wygrana nie wiem, składne akcje Miedziom tak Legnica było przyzwoicie, można powiedzieć Jeszcze raz, Miedziom Legnica było przyzwoicie. No było, ale ja pamiętam też początek tego meczu i Miedzi też skontrowała Wisłę za dwa razy w taki sposób, że mogła tam wyjść na prowadzenie i nie wiadomo jakby się to wtedy potoczyło więc powiedzmy, że tak powiedzmy, że tak, natomiast to też nie był taki mecz, po którym bym powiedział, że jestem w pełni zadowolony jak, jakby na przykład to spotkanie z Piastem Gliwice, tak, gdy no, rywalizowała drużyna na wysokich obrotach, szybko wyszło na prowadzenie, później ten mecz jako tako kontrolowała, natomiast w lidze takiego meczu nie pamiętam i, i to mi daje do myślenia, bo wydaje mi się, że właśnie ta taka podnieta tym Pucharem Polskim się wszystkim udzieliła i oczywiście świetnie, że Wisła jest w finale Pucharu Polski, bo, bo dawno jej tutaj nie było i, i od razu się o Wiśle zrobiło jeszcze głośniej, bo jak o Wiśle jest generalnie głośno, na okrągło to teraz się stało jeszcze głośniej. Nie wiem, czy ten finał się uda wygrać, ale Wisła jedzie na wielkie piłkarskie polskie salony i to jest fajne. Natomiast, no, czy zapłaci cenę w postaci braku awansu, to się dowiemy za kilka tygodni. Bartek? Ja bym dodał, że nie ma nic złego w tym, że Wisła się podnieca Pucharem Polski, bo to rzeczywiście szykuje się święto, tylko ja bym chciał, żeby podniecała się też walką o awanturę za klasy, bo to jest podstawowy jej cel na ten sezon. I, i tyle. No. Kwestia podejścia, którą maglujemy w tym programie na konferencjach klasowych no, od, od miesięcy tak naprawdę no, jest jakimś problemem, bo mnie się przypomina mecz z Arką Gdynia. Dwie zupełnie różne połowy, tak? I hmm. yy, trener Rudę mówi wprost, a, a, a też pytałem jak to wyglądało zawodników, że w przerwie w ogóle nie było rozmowy o taktyce. No był była po prostu strząs zespołem na zasadzie przyjechali się na mecz, a, a, a nie wyszli się na pierwszą połowę. I nagle w drugiej połowie widzimy zupełnie inną wisłę, tak? No więc to jest kwestia nastawienia, podejścia. Rozmawiając, mówił o tym ten rudę przed meczem z Wisłą w płoc, rozmawiałem też z zawodnikami, że oni bardzo dużo czasu poświęcili przed wyjazdem do Płocka na, na te właśnie sprawy wolicjonalne, że tak nie może być. No, no Okej, okay, jakoś to z tej strony wyglądało w miarę w tym płocku, natomiast no z drugiej strony <coughs> zabrakło, tak jak mówię, tej jakości i, 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 i tu jest problem. Podniecanie się, bo pewnie za chwilę do tego też dojdziemy że Wisła ma łatwy terminarz, za chwilę też się może okazać zgubne, bo, bo, bo tak, no rzeczywiście Wisła czekają m.in. mecze z trzema ostatnimi drużynami na ten moment w tabeli, tak naprawdę z czołówki zagra jeszcze z GKS-em Katowice i, i, i z Lechią Gdańsk, więc wydawałoby się, że do tych na no to musi się wczołgać nawet. No ale właśnie... Ja przypomnij, przypomnijmy nie, nie, nie sobie z Podbeskidzia, na przykład. Niekoniecznie, niekoniecznie musi, bo jak przypomnę sobie mecze z drużynami z dołu tabeli, z jesienią, no, to, to pamiętajmy, że Wisła nie wygrała ani z zagłębiem Sosnowiec, ani z Podbeskidziem, yy, Ze zniczem też do pewnego momentu, ktoś zobaczy wynik 6-2, ale ale pamiętajmy jak ten mecz się układał też przez pół godziny. Tam Ułożył się później dobrze w wiśle, ale nie od samego początku. A mówię to w tym kontekście, że jak pojedzie do tego znicza i, i na przykład teraz się gospodarzom uda yy, ustawić jakiś ten mecz pod siebie, yy, z bramkę, nie wiem, no, no różne są wydarzenia. Widzieliśmy wczoraj w Ekstraklasie, tak? Wydawało się, że Krakowie jedzie na pożarcie do Białego Stoku, a tutaj czerwona kartka i się wszystko odwróciło. Czasami takie pojedyncze wydarzenia powodują, że faworyt niekoniecznie musi być yy, zwycięski i, i, i wziąć lekko, łatwo i przyjemnie yy, to, co się mu wydaje należy, a w przypadku Wisły to akurat jest reguła, yy, że jak się ma wywrócić, no właśnie z dużą, która się na przykład broni przez no to często to robi, więc przypisywanie tych trzech punktów przed tymi meczami z tymi teoretycznie najsłabszymi zespołami w pierwszej lidze, yy, no naprawdę schowałbym głęboko do szuflady i... i, i i starał się zmobilizować na 200%, tak jak na Piastę, jak na Wizę, bo, bo tylko wtedy Wisła zwiększy swoje szanse zdecydowanie na zwycięstwo. Nie jest to nic dziwnego, że kibice no, przeżywają sytuację, to co się dzieje z Wisłą Kraków, to co się dzieje w lidze, bo oczywiście po raz kolejny byliśmy zresztą na konferencji prasowej w piątek, widzieliśmy co się dzieje tam pod, pod stadionem, ile było chętnych ludzi do tego, żeby kupować, Kupować bilety i jakie jest zainteresowanie tą imprezą, żeby pojechać na stadion narodowy. No natomiast liga to liga. Gdzieś rano wrzuciłem wpis na Twitterze, żebyście poruszali te tematy, które chcecie, żebyśmy tutaj w programie obgadali. No to tych komentarzy jest naprawdę mnóstwo. No ale jeden z takich pierwszych, który rzuca się bardzo mocno w oczy, to komentarz Daniela, który wylicza tutaj, że ta średnia rudę w średnia punktowa, którą robi, jest taka sama jak Radka Sobolewskiego w ostatnich koshmierzu. Nie jest już taka sama. Taka sama była tydzień temu. Teraz już jest mniejsza. Okej. Okay. Tutaj ja się opierałem tutaj na, na wpisie Daniela. To Mateusz, to jest już czas. Na ja mówię żadnym... o średniej Radosława Sobolewskiego, z cał... być może tam, nie widziałem tego wpisu, być może mm -hmm. chodzi o jakiś wycinek, natomiast... To właśnie tutaj Daniel pisze o ostatnich ośmiu meczach. O... Więc... To być może jest tak samo, natomiast mm -hmm. no, Radosław Sobolewski pracował dłużej trochę niż Albert mm -hmm. Rudę. Jeżeli wziąć pod uwagę cały, cały ten okres w tym sezonie jego pracy, no to, to, to ta średnia jest wyższa niż Alberta Rudę na ten moment. Mhm. Znaczy, ja sobie, Żeby tutaj być precyzyjnym, to nie chodzi o to, że tutaj od razu otwieramy kącik, że zwalniamy Alberta Rudę. Chodzi mi o to, ja sobie nie wyobrażam zresztą innej kwestii, tylko Albert Rudę musi doprowadzić ten... Musi e... doprowadzić ten pomysł do końca, natomiast no pokazuje to, yy, znaczy okazuje się to, o czym mówiliśmy w zimie, pamiętacie? Tak. Co mówiliśmy? Że Wisła potrzebuje trenera na już, który nie będzie tej ligi się uczył. No Albert Rude ewidentnie się tej ligi uczy. No to, to było proste, że tak się to będzie. Wisła miała 4 punkty straty po jesieni do Lech i dziś ma 11. No, to są fakty. No, lubią Wisła operować liczbami, więc niech na te liczby też spojrzą. No. Wzięli człowieka, który tej ligi nie znał, i on no, kilku, kilkakrotnie wyrażał na konferencjach taki pogląd, że był czymś zaskoczony, był czymś zdziwiony. No, 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 no trudno, żeby nie a był. My skoro... nie, a, my nie, a my nie, bo my wiemy, jak na przykład, przy, że przyjadą Tychy, i wcale, mimo iż, że są zespołem. Yy... Zespołem z czołówki, to nie będą grały otwartego futbolu, tylko staną i poczekają na kontrę. I wiemy, że na przykład te tychy mają mocne skrzydła. No, Albert Rudę, pewnie był tam współpracownicy, pewnie była analiza, powiedzieli, no ale wystawił wtedy Satrustekiego, jak pamiętacie, na bogi i go tam objeżdżali. No, i, I tak jakbyśmy te, te, te puzle tak poskładali, to okej, okay, on się uczy, być może będzie jakiś postęp, na razie go nie za bardzo widać, ale. Ale no, punkty Wiśle uciekają no i efekt jest taki, że jak zestawimy sezon do sezonu, no to przypomnijcie sobie, w jakim miejscu była Wisła rok temu, a w jakim jest teraz. No, rok temu wszystko było w jej rękach, w sensie walki o bezpośredni awans i, i straty do były niwelowane. Nawet jeżeli się Wisła potykała, koniec końców nie awansowała. A dzisiaj my się zastanawiamy, czy Wisła zagra w barażach i, i czy zanotuje, co warto podkreślić, najgorszy sezon w całej historii swojej, swojego istnienia, bo... Bo Wisła Kraków do tej pory może młodsi kibice tego nie wiedzą. W swojej historii zajęła najgorsze miejsce, to było czwarte, na zapleczu ekstraklasy. No a teraz jest jak jest. No Wiemy, gdzie jest Wisła na te parę kolejek do końca. Mati, chcesz jeszcze coś dodać w tym, tym, tym temacie? Tak, bo też to sobie dzisiaj policzyłem. No to odkąd Wisła jest w pierwszej lidze, to jak się podsumuje. Kadencję poszczególnych trenerów to tak słabo jeszcze nie punktowała. Lepiej punktowała nawet za Jerzego Brzęczka. Lepiej punktowała za Radosława Sobolewskiego, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę oba sezony, a lepiej nawet, jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko jeden sezon od Sobolewskiego w Wiśle. Już nie mówię o Mariuszu Jopie, który ma tam średnią wybitną. Więc oczywiście ja też nie mówię, że tutaj trenera Alberta Rudy trzeba zwalniać, ale ta średnia jest po prostu kompromitująca w tej chwili dla drużyny, która tą ligę powinna spokojnie zdominować, tak? A ma wielkie trudności i my właśnie się tak, ta drużyna się odbija od jakichś porażek z Chrobrym głogów i tak dalej i to wygląda na to, że, że po prostu będzie to, może, może to być kolejny stracony sezon, tak? No, pojedzie Wisła na narodowym, na narodowe, oby tam jej dobrze poszło, ale to będzie bardzo trudne zadanie. Natomiast ten awans się, się mocno wymyka, jeżeli ta średnia, ta skuteczność zdobywania punktów nie pójdzie ostro w górę i to bardzo szybko, jak na razie nie mamy za bardzo ku temu powodów, żeby wierzyć, że tak się może wydarzyć, to, no, to te kłopoty będą się ciągnęły. Zgadzasz się, bo Bartek też to chyba potwierdziłeś. Tak jak ja powiedziałem, że nie wyobrażam sobie zmiany e, zmiany trenera. No bo tutaj, Mati, no, nie ma innej opcji. Albert Ruder, co by się nie działo, to musi ten, ten sezon doprowadzić do końca. No, no tak, no tak. To to Jarek Królewski musi to wziąć też na klatę. Zresztą po meczu z Piastem Gliwice po tym zwycięskim półfinale on taką laurkę trenerowi w rozmowie z mediami wystawił, powiedział, że to jest bardzo że to był bardzo dobry ruch ze strony Wisły i to jest bardzo mądry trener, który wie co ma powiedzieć zespołowi w danym momencie no okej, okay, niech jeszcze wie co ma powiedzieć w trakcie meczów ligowych, bo tego tutaj trochę brakuje natomiast no, to zaufanie jest duże no, ja nie, nie, znam na tyle Jarosława Królewskiego że nie wydaje mi się, żeby miał no nie, to jest w ogóle teraz zupełnie nierealny scenariusz. No, chyba, że się okaże, że Wisła przegra dwa, trzy kolejne mecze i różne jest totalnej rozsypce, ale, ale aż takiego czarnego scenariusza nie przewiduję. No nie, no byłoby to nazywając rzeczy po imieniu wariactwo. No, Albert Ute pracuje w Wiśle trzy miesiące z, z okładem. No, gdybyśmy mieli tak działać na zasadzie. Poza tym jest, możemy krytykować, robimy <laughs> to w tym programie. Może nam się gra nie podobać, bo nam się nie podoba, szczególnie ta w lidze ale z drugiej strony no, ten człowiek ciągle ma szansę na osiągnięcie wszystkich celów, bo, no. No, bo, no, bo, no, bo jest możliwy scenariusz, w którym się wczołga do, do baraży na szóstym miejscu i to baraże wygra. Jest możliwe, no oczywiście, że tak. Bo, bo ja sobie jestem w stanie zwłaszcza, wyobrazić... Zwłaszcza, że to jest ten system, który się Wiśle podoba, czy ty, czyli ten system pucharowy, tam gdzie... No, właśnie, no, właśnie to miałem to się powiedzieć. Że, dobrze. Sobie. Skoro Wisła się była w stanie zmobilizować na mecze z widzewem i piastem na zasadzie takiej pełnej świadomości, że nie ma drugiej szansy, wychodzisz, wygrywasz, a jak nie, to, 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 to koniec przygody, no to może to, to, to pomoże w takich barażowych meczach, kiedy będzie sytuacja identyczna, czyli przegrywający odpada. Może to doświadczenie się po prostu przyda. Także no. Nie, no nie, roz, nie ma co rozmawiać na ten moment na, o, o zwalnianiu trenera. No. On musi po prostu ogarnąć ten bałagan, który z za swoimi zawodnikami narobił i tyle. Nie. Cel jest prosty no. musi awansować przynajmniej do baraży. Nie wyobrażam sobie, żeby to nie nastąpiło, no bo jeżeli by tak się miało stać, będzie to po prostu kompromitacja klubu i, i katastrofa sportowa, tak? Bo to ująć, a pewnie również finansowa. Wróćmy na moment jeszcze do tego meczu z Wisłą Płock. Bartek, zmiany, które nastąpiły, myśli, że jako dziennikarze mieliśmy trochę wpływ na to? Chodzi czy mi jakie o, zmiany? O Michała Żyle? Na przykład. Nie, nie to nie doszukiwałbym się. Nie, zawsze, to żart, żartuję, to jest... żartuję to, oczywiście. Natomiast jeżeli krytykujemy tutaj Wisłę i jej trenera przez ostatnie 20 minut, no to trzeba też go pochwalić za to, że, że tym razem trafił ze zmianami, bo jak przeanalizujemy bramkę, no to zaczą... żunka, Żyro, Sapała, wszyscy zawodnicy, którzy brali udział w tej akcji, to rezerwowie, których puścił z ławki, więc podziałało. Dobrze, Mateusz, patrząc jeszcze na to, co, co działo, się, działo się w Płocku, Bartek już tutaj wymienił dżunkę, który pojawił się, pojawił się w drugiej połowie. Jak Ci się podobało jego, jego wejście i czy to może być jeden z takich hmm, takich plusików, czy takie światełko w tunelu, że wracają zawodnicy do formy, którzy są potrzebni Wiśle po prostu w wysokiej dyspozycji, no bo wiadomo, że teraz wróci Jaroch, jest, jest Dżunka, będzie też, nie, przepraszam, Jaroch nie wraca, bo Jaroch ma dwa mecze, wraca Szot wraca, Szot, wraca Szot, wraca Alfaro, Dżunka no Dżunka, gdyby nagle się okazało, że na te ostatnie mecze tego sezonu Dżunka będzie w takiej formie, jak był, jak przychodził do Wisły, no to byłoby to mega wzmocnienie. No że też Sapała z golem, tak? tak. Przypomniał sobie, przypomniał nam wszystkim trochę o swoim istnieniu w taki pozytywny sposób i, i niech to też będzie jakiś taki sygnał, że, że jest tu jakaś poprawa. No ta kadra Wisły jest szeroka i tutaj też to, to wydaje się, że zarządzanie tą kadrą to, to, to właśnie ta umiejętność jest bardzo ważna u trenera. Rudę, żeby właściwie wybierał i właściwie tych zawodników prowadził. Zresztą już na ten temat też chyba trochę mówiliśmy. No, się przyda tym bardziej, że e, Krzyżanowski Kuba ma no, dosyć mm. ciężkie starcie ostatnio z tą seniorską piłką, szczególnie jeżeli chodzi o grę w defensywie. E, ja zawsze jestem zwolennikiem tym, żeby młodzież grała, ale no, ta, ta lewa strona trochę tutaj przecieka. Pytanie też, czy nie warto by było troszkę tego schematu taktycznego pozmieniać, gdy on gra, żeby to była jakaś taka hybryda, żeby on grał trochę bardziej jak, jak wahadłowy, tym bardziej, że tych środkowych obrońców jest, jest trochę dużo. I chyba zresztą taka hybryda gdzieś w końcówce meczu z Wisłą Płocki i wcześniej z motorem Lublin była stosowana, więc może jakieś to takie bardziej długofalowe podejście do tego, do tego obrazka taktycznego, bo chyba z Krzyżanowskim na lewej obronie, to nie ma za bardzo co się na siłę wstrzymywać i, i jeszcze jak i zagrał z prawej strony, to, to chyba trochę za dużo kombinowania. Być może to by było nawet prostsze dla na zespołu. No ale wiadomo, że też powód Rodado dla mnie jest bardzo ważnym punktem w trakcie tej rundy. Fajnie, że wrócił tak szybko. Powisał na dwóch napastników. Terminator. I... Po prostu terminator ten chłopiec. Terminator. Tak, tak, no także i zresztą było widać, że on się w tym meczu nie, nie musiał jakoś specjalnie oszczędzać, wdawał się w takie, w takie pojedynki, które gdzieś tam groziły jakimiś urazami i w ogóle nie kalkulował, więc to jest ważne na pewno, że on jest z Sobczakiem, się dobrze rozumieją i to na pewno powinien, powinien być mocny punkt tej drużyny. Bartek, ty byłeś w dużym szoku, jak zobaczyłeś, że Rodado w pierwszym składzie się zameldował? Nie, no przecież wiedzieliśmy wcześniej, że pojechał do, do tego, do, do Płocka, więc mhm. nie pojechał tam na wczasy, tak, Znaczy, na obejrzeć mecz tak jak, jak pojechał do Głogowa, w momencie, kiedy było jasne, że jest w składzie meczowej, to, no to było pewne, że zagra. No. A że Wisła nie, ma, nie miała miejsca na kalkulację, no to wyszedł w podstawowym składzie. Może się zastanawiałem, czy wytrzyma całe spotkanie, ale wytrzymał. Moim zdaniem zagrał dobrze. W jakiś tam sposób sprawdził się na tej pozycji 10. Ciekawe, jak to rozwiąże teraz Albert Droudę w meczu ze zniczem, no bo wraz Alfara, o czym tu wspomniał już Mateusz, no i troszkę się zrobi większe pole manewru. A wracając do żunki, no to uważam, że dał bardzo dużą zmianę i. I jeżeli tak miałby grać jak w tym meczu, to, to myślę, że, że, że może Krzyżanowskiego na moment przynajmniej zluzować na tej lewej obronie, bo rzeczywiście Żunka w takiej dyspozycji, jaką prezentował zaraz po przejściu do Wisły, to byłoby kolosalne wzmocnienie. Dobrze, nie wiem czy jeszcze coś chcemy z tego meczu z Wisłą Płock wyciągnąć, myślę, że a nie, musimy. Może, może, może ciekawostkę, bo... Fatalnie wyglądały piątki, nie wiem czy zwróciliście uwagę transmisji telewizyjnej, były dosyć mocno zniszczone i aż skóra mi cierpła, aż skóra mi cierpła wiślacy rozgrywali od bramki, bo, 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 no, bo to boisko szczególnie w tym miejscu no, wskazywało, że nie jest najlepszej jakości i, i ta piłka mogła tam skoczyć, ale odniosłem wrażenie, chyba też z tego względu wiślacy, jakby, mm, ci krakowscy, jakby częściej grali taką, no trochę bardziej bezpośrednio czy, czy, czy było więcej wykopów mniej takiej tej, tej, tej zabawy I na sprawa, że Płock też jakoś specjalnie y, zbyt często do wysokiego pressingu nie szedł. Więc, więc to taka ciekawostka. Czasami jakość boiska też wymusza pewne rozwiązanie. Na swoją drogą dramatyczna ta jakość boiska pod bramkami. Ciekawe jak do tego doszło, bo no, tam rozgrywanie, jakieś podawanie piłki w tym rejonie czy to w defensywie, czy, czy jeszcze pod bramką rywala, no to faktycznie mijało się z celem, bo ta piłka tam wyczniała cuda. I, no, szokujące, że można doprowadzić boisko do takiego stanu. Dobra, patrzę sobie tutaj na czacie, co tu jeszcze do nas podrzucacie, ale zanim jeszcze poczytam czat, to musimy otworzyć tradycyjny kącik ratona, bo tak sobie powiedzieliśmy, że w każdym odcinku Kącik pod nazwą Raton będzie, będzie otwarty. Bartek, widziałem, że piątkę mu dałeś, czyli nic za plus, nic za minus. No, trudno było mu dać więcej, skoro miał jeden celny strzał, nie za wiele do powiedzenia przy golu, i to było wszystko, co w ofensywie zaprezentował Płosk. Mieli setkę jeszcze jedną w pierwszej połowie. Fatalnie rozwiązał Dawid Niepsuj. O ile się świetnie uwolnił od Krzyżanowskiego, już w zasadzie podaniem. Dzięki temu pracował sobie sytuację sam na sam, no to wykończenie yy, no było fatalne. Móg, móg, mógł sam to skończyć, trzeją do siatki, mógł podać do Sekulskiego, no to była dwusetka nawet, a, a nie setka. A to, bo miał dużo miejsca i czasu na, na, na to, żeby znaleźć rozwiązanie. Może za dużo. Natomiast w ofensywie poza tym Płock nie pokazał praktycznie nic jeżeli chwalić Wisłę jeszcze za coś oprócz tego zaangażowania, o którym mówiliśmy, to mimo wszystko gra obronna w tym meczu. Oczywiście poza tą całą akcją, po której padła bramka, bo tam była cała seria błędów, natomiast poza tym Wisła trzymała się dobrze, nieźle zagrał Igor Łasicki na prawie obronie. Ja nie byłem zaskoczony tym, bo, no, bo on wyrywał w swojej karierze i i to było takie naturalne rozwiązanie, że, że skoro nie może grać ani Jaroch, ani Szoc, to, to to właśnie Łasicki tam, tam wyjdzie. Więc gra obronna była w miarę ok, w tym meczu, Raton nic nie zawalił, natomiast z grą do przodu było dużo, dużo gorzej. No chociaż przejść ze stopera tak z, z dnia na dzień i nagle jak masz wejść do prawą obronę i zasuwać od linii do linii, to tam pewnie... Znaczy właśnie on nie grał za bardzo aż tak bardzo ofensywnie. trzymał się bardziej. Zresztą rozmawiałem z, z Igorem po meczu i, i mówił mi, że miał w głowie, że jest obrońcą przede wszystkim. To, to, to czego czasami nie ma krzyżów, bo, bo on jednak ma inklinację bardzo takie do gry ofensywnej, a, a czasami jeszcze zapomina, że jego podstawową jakby rolą jest bronienie. Ale myślę, że spokojnie. Krzyżanowski to jest duży talent, a każdy trener chyba to powie, że jeżeli chłopak ma predyspozycję do gry do przodu, to super, bo bronienia to każdego można nauczyć. <gry> a to mi się wydaje w ogóle. To jest, to jest, to jest, to jest dużo łatwiejsze i myślę, myślę, że się z czasem tego nauczy. W tej chwili Krzyżanowski dla mnie to taki niezły materiał na wahadłowego, właśnie. Natomiast wracając do, 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 do Łasickiego, no on trzymał przede wszystkim pozycję i tutaj pilnował tej swojej prawej strony. Tam rzeczywiście, tak jak to Mateusz ujął, że z lewej ciekło, to z prawej nie ciekło. Ułaszczenie. Okay. Okay. Arek Witek pyta się mnie, czy wiesz, żeby Wisła w siedmiu meczach zdobyła 21 punktów. Nie, nie wierzę. <noise> Mówić, panie... nie, nie, wierzę w to i może nie jestem przekonany, bo w przypadku tej drużyny już do niczego nie jest O Piotrek, Piotrek pisze słowa. Że... Ale, ale, ale wierzę w to jeszcze, że, 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 że do tych baraży się wczołgają, Natomiast to, że zdobycie komplet punktów to jest niemożliwe. E... Piotrek pisze fajną rzecz, że Bartek mówi, Bart, pan Bartosz mówił w programie, żeby Wisła złapała serię. Złapała serię, szkoda, że taką. To, <noise> mówię, druga, druga w sezonie taka, nie? bo To ja bym chciał teraz, żeby złapała taką drugą, bo raz w sezonie się udało trzy mecze z rzędu wygrać, więc niech pobiją ten fantastyczny wynik, osiągnięcie i, i wygrają chociażby te cztery najbliższe mecze z użynami z dołu tabeli. Mhm. Znaczy, ja tak długo się zastanawiałem, w którą stronę pójść z tym programem, bo dużo takiej jakiejś czy głębokiej analizy, skąd taka sytuacja klubu, dlaczego te problemy się biorą, czy można byłoby zrobić coś inaczej, ale tak sobie myślę, tak naprawdę, że teraz za bardzo nie ma sensu dyskutować na ten teraz temat. Teraz nic nie wymyślimy. No, jest taki tak. zespół, jaki jest, jest trener, taki jaki jest, i oni sami w swoim gronie muszą się zastanowić, co zrobić. Żeby prezentować taką, takie nastawienie mentalne, taką dyspozycję jak w tych meczach pucharowych. Tylko i aż tyle. Ja myślę, że nawet nie 100% takiego, takiej gry, jak w meczu z widzewem czy z piastem wystarczy. Niechby było 70-80%. To wydaje mi się, że na poziom tej ligi to by w zupełności wystarczyło, żeby wygrywać mecze tydzień, w tydzień. Tylko ci piłkarze przede wszystkim piłkarze, ale ceny również, bo on jest od tego, żeby ich odpowiednio nastawić mentalnie, no muszą spojrzeć w lustro. I wymyślić jakiś sposób magiczny, który spowoduje, że jak wyjdą w piątek na boisko w Pruszkowie, no to oczami wyobraźni, niech widzą, że grają już na stadionie narodowym i z takim nastawieniem, niech z nie W nie, 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 sumie niedaleko Warszawy. No, to no, trochę trochę inny. powiedzieć no. <laughs> do porównać. Jasne, ale do czego, do, do czego zmierzam? Więc, jakby tutaj wybaczcie, że na razie widzę te wasze pytania, że co w razie, gdy Wisła nie awansuje, czy jest plan B? No, oczywiście, że każdy oczywiście, wam że jest plan B i Jarosław Królewski to mówił w niektórych już wywiadach, że oczywiście, że jest, więc no, tutaj, jakby za wcześnie, że jest... to nie chodzi o to, że nie wiem, żeby zlewamy ten temat, bo to jest ważny temat, ale, ale dajmy jeszcze po prostu, jeszcze jest, jest ileś tam kolejek, obiecuję wam. Że po sezonie będzie dokładne rozliczenie ze wszystkiego dobrego, ze wszystkiego złego. Tytuł wstępu to co możemy powiedzieć. No, ten sezon nie jest inny od tych kilku, niestety, poprzednich przypadków Wisły pod jednym względem. To kiepskie polityki sportowej, no tak sobie trzeba to powiedzieć, bo gdyby ten zespół był yy, inaczej zbudowany, to byśmy dzisiaj nie rozmawiali o tym, czy nie zastanawiali się o tym, czy wicła, choćby do baraży awansuje, tylko, tylko pewnie byłaby na miejscu lechi czy, czy Arki. Więc tutaj trzeba po prostu powiedzieć prosto: no, była nie taka polityka sportowa, nie dobrano takich piłkarzy, jakich yy, yy, potrzeba, żeby w tą, li te, tą ligę wygrać, bo yy, nawet jeżeli oni mają umiejętności, to w piłce nożnej. Element y, motywacyjny, mentalny też jest istotny, I, i skoro ktoś ma z tym problem, żeby co, co tydzień wychodzić na maksymalnym poziomie zaangażowania, to znaczy, że, no, że jest jakiś tutaj kłopot. No, prosty przykład: dlaczego Angel Rodado może za przeproszeniem zapieprzać co co tydzień, dlaczego może tak ciężko pracować, żeby jak najszybciej wrócić y, do gry. A sporo jego kolegów już niekoniecznie prezentuje takie zaangażowanie tydzień w tydzień. To taki pierwszy przykład z brzegu. Ja nie mówię, że to tylko Angel Rodado tak, taką postawę prezentuje, bo pewnie byśmy paru innych zawodników też wymienili. Natomiast no, nie jest to standard w tej drużynie. No I tyle, to, 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 jeżeli chodzi o sprawy sportowe. A co do przyszłego sezonu, gdyby awansu nie było, no to no cóż, no, będzie trzeci sezon, który byśmy mogli na pewno nazwać bieda sezonem. Nie? Mateusz, patrząc na to, kto bije się o wejście do ekstraklasy, kto jest cały czas w grze, to zobaczmy. Jest Lechia, z której śmiała się cała Polska, bo odwołała sparingi, bo nie było kingać. grać. Jest Arka Gdynia, która była też miotana różnymi problemami. Przypomnijmy sobie, przecież Wisła walnęła ich 5-1 u siebie przy, przy Reymonta. Też wiele różnych sporów między właścicielami teraz sprzedaż, e, nagle e, Arka cały czas walczy o mistrza GKS Stychy, e, rewolucja. Nie, nie pamiętam, tam kilkunastu piłkarzy przyszło nowych, więc tutaj na chaosie jednak da się coś zbudować. Ja nie mówię o tym, że to, czy to jest dobre, czy to jest złe, no ale patrząc na to, e, wymieniając te drużyny, no to Wisła e, była trochę w lepszej sytuacji, bo miała więcej czasu na to, żeby to spokojnie wszystko pospinać. No w lepszej, aczkolwiek też przypomnę, że ma w tym sezonie trzeciego trenera już, więc to też nie jest jakaś sielanka i e, bardzo komfortowe warunki pracy, no, natomiast też tutaj nie ma co roz, nie wiem, rozgrzeszać piłkarzy, że oni mogą czuć się trochę skołowani, bo, bo tych trenerów się im dosyć często zmienia, no nie, no to, to w tej lidze naprawdę wystarczy wygrać nieco ponad połowę meczów i, i jesteś na pierwszym miejscu, więc... Trudno mi to sensownie zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Ja cały czas będę krążył wokół tego mentalnego nastawienia, bo z taką szeroką kadrą, to naprawdę, gdy się odpowiednio pozarządza tym, to piszę mm, na ławce zawodników, którzy w, w, podejrzewam, że w każdej drużynie pierwszej ligi by grali regularnie być może byli wiodącymi postaciami. E, więc no, kwestia zarządzania tym i poukładaniem tego odpowiednim, bo po prostu. No, wszystko wskazuje na to, że to drużyna musi awansować do Ekstraklasy, a drugi sezon z rzędu tego nie robi. Pozdrowienia z Warszawy. Pisze tutaj do nas y, kolega i pisze, że nie ukrywa się wcale w metrze. No to dobrze, to słuchaj, wychodź tam, czekaj już pod Stadionem Narodowym i czekaj na całą ekipę, aż, aż dojedzie, <śmiech> <śmiech> aż dojedzie y, 2 maja. E, Okej, okay. Teraz czeka nasz mecz ze Zniczem Pruszków. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tego meczu ze Zniczem, to Mateusz, chciałem się ciebie zapytać, czy możesz zdradzić kulisy rozmowy z prezesem Wisły Płock? Bo tutaj nawet z Bartkiem trochę przed konferencją prasową w piątek gadaliśmy na ten temat. Ja miałem takie podejście, że no, chłop w sumie wyszedł i powiedział jako pierwszy mniej więcej o co Kaman w tej całej sytuacji i dostał po głowie. Potem no Bartek mówi, że no dostał po głowie, że dostał słusznie, ja tam się trochę z Bartkiem nie zgadzałem, potem sobie przemyślałem to w domu, no to jednak jeszcze raz przeczytałem tą rozmowę i przyznajecie Bartek rację, że no w sumie... Znaczy, że... Zgadzam się, co do jednego się zgodziliśmy, wyszedł, rzeczywiście powiedział jak jest, nie ściemniał o remontach hmm. i tak dalej. No ale z drugiej strony, sorry Marcin, że wchodzę, ale powiem jaka jest hmm. moja argumentacja. Człowiek jest prezesem poważnego klubu. Co by nie mówić, Wisła Płock jest poważnym klubem, z poważnym stadionem, z poważnym zapleczem i tak dalej, z aspiracjami na grę w ekstraklasie. I ktoś taki, yy, który powinien być poważną osobą, mówi, że on się boli jakiś, no, nazywając rzeczy po imieniu bandytów i oni mu mówią, czy może kogoś puścić, czy nie. Przecież to, no, jak można poważnie traktować yy, takiego człowieka, który, który coś takiego robi. No, patrząc na obieg w Płocku w sobotę, no. Ja nie widziałem, żeby tam jakby przyjechało te, nie wiem, 200 czy 300 kibiców Wisły, był jakiś problem, no. Mhm. Są drogi dojścia, jest, sporo jest, wolne. jest... bufory jest, były jest, przygotowane. Jest, jest klatka, jest, są bufory, no, umówmy się, no. To jest, to jest, to jest chore, co, 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 co tu się dzieje. To jest jeszcze nie tylko w przypadku wisły Polsk, tylko też pozostałych klubów, że, że bandyterka, bo tak to trzeba nazwać, no, narzuca po prostu decyzyjność, no, Wydaje mi się, że to, to, to jest dziwne. I... Jakoś nie potrafię tego zrozumieć, dlaczego instytucje, czy to państwowe, czy, czy, czy piłkarskie, wciąż rozkładają ręce bezsilności, udają, że nie ma problemu. A teraz, Mateusz, opowiedz, jak ta rozmowa wyglądała? Odkąd... Właśnie, znać to trochę zza kulis. Jeśli może, Proszę, oczywiście. Nie, no mogę, tak, oczywiście. Już wyglądała bardzo prosto w zasadzie, bo, bo do prezesa SAD miałem nawet numer ty w telefonie, bo kiedyś rozmawiałem z nim, jak jeszcze był w Górniku Łęczna. Zadzwoniłem i on od razu się zgodził na rozmowę i zaraz w tych, w jednych z pierwszych słów użył ten zwrot o tych związanych rękach, nie? Co, co w ogóle mi stanęły włosy, dęba na głowie, bo sobie myślę, no, no to nieźle się zaczyna. Nie? I ta rozmowa no przebiegała w zasadzie dosyć wiernie. Jak ją spisałem. Na koniec jeszcze zapytałem prezesa: No, bo wobec obecnego prawa prasowego, dziennikarz po rozmowie musi zapytać o czy musi dać rozmówcy prawo do autoryzacji swojej rozmowy, żeby mógł chociaż tę rozmowę przeczytać. I prezes Sarczuk nawet tej autoryzacji nie chciał zrobić, więc ochoczo na to przystałem, bo pomyślałem sobie, że gdyby to zobaczył na piśmie, to być może pewne rzeczy by jednak chciał z tego wywiadu usunąć. Co oczywiście też w ramach prawa prasowego ma taką możliwość, żeby pewne korekty nanieść, ale też nie jakieś zbyt daleko idące. E, no mm, fajnie, że powiedział wprost jak jest, natomiast no, w, wydaje mi się, że no, ten zwrot o tych związanych rękach to się może trochę ciągnąć, bo, bo jest mocny i, e, i w zasadzie pokazuje, że są takie decyzje, w których prezesi nie stanowią ostatniego słowa. Tylko podpisują się pod takąś taką nieformalną decyzją, która zapadła gdzieś zupełnie indziej. I to jest kontynuowane przez kolejne kluby, więc moglibyśmy powiedzieć, że w pierwszej lidze w pewnych kwestiach rządzą grupy kibicowskie, tak, i to takie nie te ultrasowskie, tylko te, które mają trochę, chcą mieć więcej do powiedzenia, czyli w zasadzie jakaś taka chuliganka. No i to jest generalnie smutne, bo to rysuje taki obraz ligi, która w pewnych momentach jest bezradna. Mimo tego, że prezes Wisły Płock wyraził w tej samej rozmowie ubolewanie, że nie może tych kibiców Wisły przyjąć, bo jego klub zarobiłby na tym trochę więcej pieniędzy. Tak, no Widzieliśmy ten mecz i tam było mnóstwo wolnego miejsca, ci kibice Wisły mogliby tam sobie spokojnie gdzieś usiąść i klub zarobiłby trochę pieniędzy, więc on musiał te dodatkowe przychody od razu wrócić do kosza, bo ich nie będzie no pytanie, czy skoro takie grupy postanowiły coś takiego między sobą i przeforsowały to na, na, na całą ligę to być może w przyszłym sezonie pomyślą o czymś kolejnym, tak, także bezradność klubów i jeszcze to spotkanie prezesów podczas których oni powiedzieli Jarosławowi Królowskiemu no, czy no, przedstawicielami przedstawicielowi Wisły, że oni rozumieją ten problem, ale to nie jest rozmowa na forum prezesów. No to ja się pytam, to jest rozmowa na forum kogo? Kogo, ma, no. kogo Wisła Kraków ma zapytać o to, czy jej kibice mogą jeździć na mecze, skoro to nie jest rozmowa z prezesami? No to to, 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 chyba... to się Sprowadza się do tego, że się chłopcy mają w lesie umówić i tam ustalić tak. zasady, na jakich Wisła A prezesi z powiedzą, nie? aha, dobrze, no to teraz. To, to spuszczamy. jak się dogadaliście, się, to teraz puszczamy, No bo tak. to się do tego sprowadza w tym momencie. A Mateusz, miałeś jakieś takie? No bo często jest tak, że jak dziennikarz napisze jakiś tekst, który się poniesie, to czy to jakieś anonimowe konta, czy ktokolwiek się tobą, z Tobą kontaktował, żeby trochę narzucić kontekst, jak to, jak to wygląda właśnie z tego, z tego środowiska? Czy, czy nie miałeś żadnych takich pytań, czy, czy, czy nie, informacji? Nie, nie. Ja akurat ze środowiska się do mnie nikt nie. Ze środowiska tego, które podjęło tę decyzję, akurat do mnie nikt się. Nie zwracał, no ale co? No, chwila, chwila, moment. Y, przeczytaliśmy wszyscy wywiad, i, i pojawiło się oświadczenie znicza Pruszków dotyczące meczu nadchodzącego, które było no, jeszcze bardziej zaskakujące w zasadzie, a co chyba jeszcze bardziej smutne, powstało na podstawie pisma komendanta miejscowego policji, który napisał po prostu taką bajkę. Że to jest niewiarygodne, i jeżeli organy ścigania się powołują na jakieś tego typu spekulacje i na ich podstawie podejmują decyzje, no to to, to jest też e, rozczarowujące i trochę tragiczne, bo, bo pokazuje nam, jak te podejmowanie tego typu decyzji wygląda. No, nie wiem, no, ta, ta historia w ogóle z kibicami Wisły jest e, niezrozumiała od początku, szokująca coraz bardziej. Im więcej się dowiadujemy, tym, tym w zasadzie no, te, ta groza jest coraz większa. Jest groza większa, ale też no, niestety są, nie jak to ująć, czy to za, no, zabawne może nie jest, ale, ale no, no, kuriozalne chyba te zwroty. No. To Pismo, o, o którym Mateusz wspomniał, o kibicach Zagłębia i BKS-u, którzy mogą mieć poczucie porażki po wydarzeniach w Radłowie, no po prostu ręce opadają. Ręce opadają. Mhm. No to nie wiem, to, to teraz, co spalony szalik na przykład to będą ujemne punkty, tak? No nie wiem. no, no Możemy to, w ten sposób. Czy znaczy tak, ja sobie to, nie jestem w stanie to, wyobrazić poważnej ligi, w której takie coś miałoby miejsce, że prezesi przez się nie wpuszczają kibiców gości? I wszyscy no, o tym wiedzą, tak? Wszyscy o tym wiedzą dlaczego, i, i, i łącznie z PZPN-em, i co? wszyscy mówią: nic nie możemy zrobić. A gdyby jeden z prezesów czy z drugim powiedział, sorry, ja tutaj rządzę, otwieram sektor gości, i, a wasze sprawy sobie załatwiajcie y, gdzie indziej. Póki co ja, póki ja zarządzam klubem, to ja wiem, że to jest jakaś pewnie utopia, y, ale, ale chciałbym zobaczyć pierwszego odważnego. Tym bardziej, że później mamy takie sytuacje, pamiętacie przecież mecz w niecieczy. To już w ogóle było jakieś kuriozum totalne, bo tam kibice yy, Ruchu domagali się wpuszczenia kibiców Wisły, a, mhm. a, a ten taki pęd zamykania tego sektora yy, sprawił, że, 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 że te kibiców Wisły yy, ostatecznie w zorganizowanej grupie nie wpuszczono. Natomiast pełno ich było na stadionie. No to że się nigdzie nie wydarzyło takiego. Więc nie opowiadajmy o takich względach bezpieczeństwa. Powtórzę jeszcze raz, w sobotę ten widok pustego sektora był po prostu smutny. No stadiony są po to budowane, żeby ludzie na nie przychodzili, i yy, infrastruktura Płocku dzisiaj jest na wysokim europejskim poziomie, może poza tą murawą. Yy, więc, yy, więc nie wydaje mi się, żeby jakiekolwiek zagrożenie dla miasta Płocka, dla tego widowiska było, gdyby kibice Wisły na tym meczu się pojawili. Tym bardziej, że przecież umówmy się, setki meczów. Podwyższonego ryzyka w Polsce było tysiące, chyba nawet rozgrywanych. Przyjeżdżali kibice z mocno klubów w dużych liczbach. Policja potrafiła to zawsze zabezpieczyć, więc nie, nie, jakim cudem, hmm. powtórzę jeszcze raz, ile by pojechało tych? Nawet ich by pojechało, nie wiem, 500. Przecież takie wyjazdy były w zeszłym sezonie Wisły. No, 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 zabezpiecza, to, to nie są dzisiaj czasy już. Takie jak nie wiem, w latach 90., gdzie y, praktycznie przy okazji każdego prawie wyjazdu coś się działo, tylko ruszając z jednego miejsca w kolumnie, są eskortowani, dowożeni pod stadion, wchodzą, oglądają mecz, wychodzą. Czasami się jakiś incydent, nie wiem, zracałem się coś pojawi, ale generalnie to jest y, dość bezpieczne i nie wiem do końca sezonu pewnie tak będzie natomiast no, 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 ta przerwa to między tak innymi... na pewno będzie tak z Sosnowcem i na pewno będzie tak z Rosowiem bo właśnie Jarosław Kulewski 10 minut temu wrzucił informację że zgodnie z komunikatem który otrzymał klub kibice Wisły nie, nie wezmą udziału w meczu Jeszcze powiem ci powiem tak obiektywnie powiem obiektywnie jeszcze byłbym w stanie zrozumieć biorąc pod uwagę ten cały radów to że kibice Wisły nie pojadą na przykład do Sosnowca tak mm. Ale dlaczego na te inne stadiony mają nie jechać? Bo, 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 bo ktoś sobie tak wymyślił, to, to jest nieporozumienie dla mnie. Ja dodam tylko jedną, a w zasadzie. Znaczy ja, dwie... ja się, ja, ja jeszcze kuriozalnie będzie, jak za chwilę za koziołka Matołka wlepią w źle zakaz wyjazdowy, to już <głos> <głos> no. a Tak, może być. No, ja, ja dodam tylko dwie rzeczy. Jedna to jest taka, że w zasadzie z tego co wiem, to policja, gdy zostanie zapytana przez klub o to, jak obecność kibiców gości wpłynie na poziom bezpieczeństwa, to zawsze napisze, że zwiększy to ryzyko. Tak, obecność kibiców gości zwiększy ryzyko istnienia tam, wystąpienia jakichś zdarzeń niepożądanych, czy to będą kibice Wisły, czy to będą kibice Legii, czy będą innego klubu, to zawsze, zawsze tak jest, to, to A, A, a B, to e, finał Pucharu Polski na pewno wszyscy będą bardzo wyczuleni na tym punkcie, co się będzie działo wokół kibiców Wisły. To jest trudny mecz do zabezpieczenia, bo przyjeżdżają na teren e, Legii, tak? można by tak powiedzieć, kibice innych klubów, e, więc zawsze jest Duże ryzyko, że coś się będzie działo i podejrzewam, że jak coś się będzie działo tym razem, to oczywiście winni będą kibice Wisły. Ja tutaj nie mam zamiaru nikogo rozgrzeszać, bo w grupach wyjazdowych zawsze są ekipy, które chcą. Szczególnie w licznej, nie? Tak, tak. Są, które chcą coś tam naroziać trochę i to dotyczy każdego klubu. Natomiast jak się coś w przypadku Wisły wydarzy, no to oczywiście lament będzie na cały kraj i tak dalej, więc. Bardzo dziwna atmosfera wokół, wokół Wisły Kraków, yy, się za nią ciągnie od dłuższego czasu, i, i, i nie wiem w zasadzie, jak to się może skończyć. No chyba, że się okaże, że finał Pucharu Polski przebiegnie w bardzo przyjaznej atmosferze. Ja kibiców bardzo powiem, Ja paradoksalnie powiem, że ten finał Pucharu Polski jest ogromną szansą dla kibiców Wisły pokazania. Mhm w takiej w, w mega skali, tak? no bo pojedzie ich tam pewnie 15 tysięcy, a Myśle, a Wiśle szacują, że nawet około 20 tysięcy yy, i mogą pokazać, że są po prostu normalnymi ludźmi, dopingującymi swój zespół, kochającymi swój klub yy, i przypisywanie im jakieś, nie wiem, rzeczy, bo oczywiście ten margines zawsze jest przy każdym klubie, yy, chuligański, bandycki i, i nie ma się co czarować. Tak jest w każdym większym klubie nie tylko w Polsce, ale w skali tej takiej większej to, 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 to są normalnie kibice tacy, jak nie wiem, Legi, Warszawa, Lecha Poznań, Pogoni Szczecin, Jagiellonii czy jakiegokolwiek innego klubu. I widzieliśmy chociażby niedawny Mężczyzn w Liwicach, świetna atmosfera panowała na stadionie. I, i trudno mówić tutaj, że było 33 tysiące jakichś, nie wiem, hunów na, na obiekcie. No, 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 no nie, no była, była kapitalna atmosfera, kapitalny doping. Chciałbym, żeby tak ten finał wyglądał. Mam nadzieję, że, że to, to, to będzie takie obustronne święto też, jeżeli chodzi o kibiców pogoni. Czytając chociażby te wpisy w internecie fanów obu drużyn. Ja wiem, że. Twitter to nie jest często realny świat, ale jakiś tam obraz daje. To widać dość przyjazne nastawienie wzajemne do siebie, że, że, że obie strony chcą stworzyć po prostu fajne widowisko też na trybunach i gdyby ten mecz taki właśnie był, powtórzę jeszcze raz, takim kibiców jest to ogromna szansa udowodnić całej piłkarskiej Polsce, że, że to ich niewpuszczanie jest jakimś totalnym nieporozumieniem i i nie stanowią oni tak naprawdę przy, przy normalnych zabezpieczeniach, jakie są co tydzień na meczach ligowych w całej Polsce, to, to, to nie stanowią jakiegoś nadzwyczajnego zagrożenia, tak jak się to nam próbuje wmawiać od kilku miesięcy. Dobra, patrzę sobie tutaj, co piszecie do nas jeszcze na czacie. Gorliczanin pisze, co myślicie na temat wyborów na prezydenta Krakowa. Czy jeśli będzie Miszalski, to w Wiśle będzie lepiej? No, w nie wiem, czy tutaj <głos》>, pytanie z jakąś tezą. Ja nie wiem, ja tak naprawdę powiem Wam, że nawet nie, nie analizowałem jakoś za bardzo. Bartek, Ty może to robiłeś? Wiesz coś, to, może? Widziałam oczywiście, jest... oczywiście, oczywiście, obie... znaczy, znaczy Wszyscy kandydaci zawsze obiecają dużo, a to z realizacją później po wyborach to, to bywa różnie. Także. Drogi widzu, Studio Remonta, na kogo głosować? W niedzielę musisz sam podjąć decyzję. Studio Remonta ci niestety. Nie, nie, nie będziemy robić tutaj kampanii. Ani, 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 to... ani drugiemu kandydatowi. Mają od tego swoje sztaby, niech się bawią. No, chociaż widać, że tutaj jak kibice ruchu się zmotywowali i byli w stanie wybrać prezydenta, więc... No tak, ale tam jest kontekst, tak? Czyli ten nieszczęsny no. stadion, który od lat nie może powstać i, i to było jakby... No miarka się przebrała po prostu i, i myślę, stąd taka mobilizacja. Jasne. No cuda się dzieją. W Zabrzu nagle sprzedają górnika. W Chorzowie... W Gdyni jest debata na stadionie z tego, co dzisiaj słyszałem w radiu, czy ma być... To znaczy kibice chcą ją zorganizować, żeby no, kandydaci opowiedzieli, jak widzą yy, zaangażowanie miasta. Ej, ale to by było <laughs> zajebiste i każda trybuna jest za kimś innym i tam znaczy się nie. wyzywają. Tam jest, tyle, tam jest o tyle łatwiej, że jest ten, wiadomo, jeden wiodący klub, nie, nie jeden w Gdyni całej, bo jest ich więcej, natomiast jeden wiodący klub, więc to jest o tyle yy, łatwiejsze. Yy, natomiast... Yy, no, Ciekawe, no bo, to, bo ta debata nie ma być pod tytułem co prezydent Nowy Gdyni da Arce, tylko o wizji, z tego co ja usłyszałem w radiu, o wizji jak ci kandydaci widzą wspieranie sportu w Gdyni. O tak, to chwilę najprościej. Okej. Okay. Ja bym też chciał usłyszeć, jak widzą wspieranie sportu. Mieliśmy debatę u nas w redakcji z, z, z całym tym gronem kandydatów. Odpowiadali też na pytania sportowe, ale szczerze mówiąc, konkretów nie usłyszałem. Okej. Okay. Tutaj też rozmawialiśmy o tych jakby relacjach kibicowskich. Wiemy też o tym, to też Mateusz chyba o tym mówiłeś, nie? że parcie na puchar, że widać, że Jarosław Kulewski to parcie na puchar ma ma duże. Już tutaj niejednokrotnie mówiliśmy o tym, że Jarosław Kulewski może czasami nie trzyma ciśnienia, może czasem za bardzo jest widoczny na, na, na Twitterze i, i wiele rzeczy się może podobać, niektóre, niektóre może trochę mniej, no ale ja muszę przyznać, że jeżeli chodzi o taką próbę jakby, jakby to nazwać, takiego pokazywania takiej normalnej twarzy w tym, w tym życiu kibicowskim, no to licytacja biletów i przekazywanie na rzecz, tych pieniążków z tej licytacji na rzecz kibica Legii Warszawa, no to to jest coś, co, e, co za co lubię te social media, bo każdy to może odbierać jak chce Mati, ale, ale takie akcje, jak zawsze w, przy tym wszystkim komuś możesz pomóc, a jeszcze jest to e, pomoc e, środowisku jakby z którym nie jesteś na co dzień związany, no to tym, tym bardziej brawa. No tak, oczywiście, że takie akcje to w zasadzie no fajne, fajny pomysł do tego też, żeby gdzieś tych kibiców ze sobą łączyć ponad jakimiś podziałami, szczególnie w tego typu sprawach. Jeszcze szczególnie, że kibiców legi teraz w tym, w tym okresie to ma to podwójne znaczenie. No ale to, to, to jest, no Jarosław Królewski no podpala tego Twittera, podpala, 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 za chwilę trochę przygasi, właśnie wrzuci coś takiego fajnego później znowu podpala, podpala i to tak jest w kółko. ale ja zresztą po meczu z Piastem go zapytałem jak awansowali, awansowali do tego finału, czy Twitter zapłonie, to on mówi, że już płonie, bo już się zalogował, już tam powrzucał, więc to, to u niego jest wiadome, że takie to tak zachowanie będzie wyglądało i cóż, no tak jest, no. wiem, że środowisko tam w jakimś stopniu to piłkarskie jest trochę zniechęcone do niego, też było zniechęcone do poprzednich współudziałowców. Mam na, na, imię, mam na myśli Tomka Kajerzyńskiego i Dawida Błaszczykowskiego, bo tak środowisko ich odbierało, że oni chcą wszystkich pouczać, ale są z ligi i to trochę się trzyma cały czas przy Jarosławie Królewskim. I, i on wydaje się, ma, że ma jakąś taką trudność w tym, żeby jednać sobie to środowisko i, i dla mnie to jest problem, a, 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 a nie te. Wygupy na Twitterze, chociaż też jest tego za dużo. Eee, patrzę tutaj na. No właśnie, Bartek, te, to już eee, któreś to pytanie się pojawia. Co z kontraktami Igora Łasickiego i Bartka Jarocha? No ja pamiętam, jak. Nie wiem, ile to było dwa miesiące temu, może miesiąc temu, jak spotkałem się z Igorem Łasickim, no to twierdził, że to jest wszystko załatwione i wszystko już jest sklepnięte. Ja <śm> no. no, Bartek? Znaczy tak, ponieważ znowu usłyszałem, że to ma być w tym tygodniu, to okay. nie, powiem, nie powiem, że będzie, bo usłyszałem tą wersję już kilka razy. Ponoć jest tak, że te kontrakty są gotowe i jakby tylko do podpisania, no to jakoś czasowo się nie mogą zgrać, żeby po prostu przyjechać do klubu, zrobić tam jakieś fotki. Zaprezentować, ogłosić i tak dalej, że tylko to z tego wynika. Wcześniej tam był jakiś problem, bo przygotowali dokumenty do licencji, a że w tym roku, no to, to też trzeba było na puchary się troszeczkę sprężyć i trochę więcej tych papierków przygotować. No to, to dużo to pracy zajmowało, nie było czasu. prezes ze był za granicą. Takie tłumaczenia słyszę, ale obie strony cały czas uspokajają, że wszystko jest ok, że to, że to jest kwestia tylko formalna. Pożyjemy, zobaczymy, ale, ale już myślę, że trochę śmiesznie to wygląda, szczerze mówiąc, I, i, i dobrze by było, żeby nie wiem, obaj zawodnicy po prostu znaleźli tą godzinę w tym tygodniu, przyjechali do klubu i podpisali te dokumenty i, i zamknęli temat. Okej, okay, no chłopaki widocznie bardzo mocno. Chociaż Bartek trochę czasu miał teraz może więcej, więc może się tego, tam... znaczy inaczej, z tego to, to też takie szczegóły może tutaj uchylę z rąbka tajemnicy. Yy, bo oni chcą to zrobić razem, żeby to ogłosić razem. Jakby to pewnie po, pojedynczo to jakoś tam, nie wiem, właśnie taki Bartek mógłby przyjechać, nie? No bo nie, no, nie gra. No. To są, okay. to są takie drobiazgi, detale, które czasami decydują o tym, że coś się dzieje szybciej lub później. Natomiast, biorąc pod uwagę, że wszyscy już to ogłosili, że są dogadani, no to może niech postawią tą kropkę na i, i, i po prostu wrzucą informację, że to się już wydarzyło. No, by nie była kolejna legenda krakowska o piłkarzach, którzy wszędzie powiedzieli, że byli dogadani, a się nie dogadali, ale to już oczywiście mówię żartobliwie. No, ja bym nie żartował ci, że zgodzimy się <gry> chyba, że dopóki coś nie jest podpisane, to. Tak. No, by nie skończyło się to jak z transferem czczkana, nie? O, który jest, a którego nie ma. Też podobno w tym tygodniu ma już być. Na końcówkę Ligi na Baraże wejdzie. No, tak. nie wiem, no. Wejdzie sobie narzuty karne To by była historia, nie? I, tak. I, I, wybronił, I wybronił jeszcze te karne. Tak, I wprowadzi, no. i wprowadzi Wisłę do. Wprowadzi Wisłę do klasy. Dobra, to słuchajcie, umawiamy się w takim razie, że jak w, w tygodniu nie będzie ogłoszenia, to wprowadzamy kolejny kącik, czyli kontrakt Jarocha i, i Łasickiego. Może po prostu potrzebują mediatora, żeby tam ich. Nie mediatora razem, co jakiegoś to, takiego, nie wiem, koordynatora, który, koordynatora, o. By, który by był w stanie określić, kiedy mają wolne wszyscy wcześniej w tym samym czasie. Jasne. Dobra, panowie, przed nami mecz ze zniczem w piątek godzina 20.30. Ja już nawet naprawdę nie wiem, co ja mam gadać tak naprawdę. No bo kurczę, co tydzień mówimy o tym, że. To już jest w ogóle. Znaczy, nie, no. To bezpośredni awans, to już w ogóle dziękuję, do widzenia. Nie ma w ogóle moim zdaniem opcji, na pewno się w tym ze mną zgadzacie, nie wiem co by się musiało wydarzyć. No wygrać te wszystkie mecze do końca, co już tutaj określiliśmy, jest mało realne. Tak, ja nawet powiedziałem, że po prostu, że w to, że w to nie wierzę. A i, a i to, to niekoniecznie wygwarantowało bezpośredni awans, no bo jeszcze ta, ta cała grupa przed Wisłą musiałaby się potykać. Nie? Okay. To niech zaczną od zwycięstwa w pruszkowie. Może no to takimi jest, małymi kroczkami. No, tak, ma mecz, to jest taki mecz, który teoretycznie jest koniecznie do wygrania, a, ale patrząc na tą obecną formę, to wcale nie. Więc no, jeżeli wygrają w Pruszkowie, to no, to jest sygnał, że jest jakiś delikatny postęp. Tak? No, ograli rywala, którego powinni ograć obudzeni o czwartej w nocy albo wracając z, z, z jakiegoś dobrego pubu krakowskiego o czwartej w nocy i też powinni tego zniczać. Znicza ograć, więc od tego zacznijmy, tak? Wymagajmy, tak jak Albert Rudę, tego minimum przyzwoitości i na tym niech to będzie budowane. Bartek, sporo jeszcze było pytań i w sumie potem tak sobie o tym pomyślałem, że to też może być jakaś broń Wisły Kraków, że jak wiele brakuje Patrykowi go głowi do tego, żeby wrócił do takiej dyspozycji, żeby był brany, żeby móc wystąpić w w meczach ligowych. Bo wiesz, o czym myślę, jeżeli chodzi o Patryka Goguła. Stałe hmm. fragmenty gry. Może to by było coś, że Wisła byłaby tutaj w stanie jeszcze więcej stwarzać sobie zagrożenie. No być może, no. Niedługo podobno ma już rozpocząć te takie na pełnych obrotach, więc. więc jeszcze pewnie się załapie na jakieś mecze w tym sezonie. Ostatnio hmm. nawet rzuty rożne Rodado wykonywał, więc było takie trochę zaskakujące, ale no. Tak, tak zadecydował sztab trenerski. Natomiast Patryk Ogół by się przydał w takiej dyspozycji, jaką prezentował pod koniec jesieni, bo on naprawdę poszedł z formą w górę. No, tak można było odnieść, że nie zaadoptował się już dobrze w tym zespole i, i, i rokowało to, że, że będzie jeszcze lepiej wyglądać to wiosną. No ale niestety kontuzja i, 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 i trzeba na niego czekać. Dobrze, no nie był to wesoły program poza początkiem, może, bo ciężko, żeby było wesoło w takich sytuacjach i naprawdę, chłopaki, zróbcie wszystko, żeby w piątek w tym Pruszkowie wygrać i żebym ja mógł zagrać na swoim pianinku, bo talent mnie męczy, talent mnie po prostu męczy. Ale najlepiej abyś mu taką całą serię klasę koncertową o, <laughs> zagrać proszę. do końca sezonu. <laughs> Ale byłem kiedyś z Matim na imprezie, gdzie grałem na gitarze. Pamiętasz, Mati? Pamiętam, ja dobrze pamiętam, nie wiem czy ty. Ja bardzo dobrze pamiętam. Ale wtedy grałem. Pieśń. Pięknie grałeś wtedy. Ale co to A, Kaczmarskiego grałem chyba, nie? O, tak, to by mury runą. W ten a, tak. To no do, 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 dobra puenta do dzisiejszego więc... programu. To niech te runo, mury obronne rywali wisły. Więc... runą niech wygrywa. Słuchajcie, chłopaki, jak chcecie tam do podjechać, koncert zrobić, karaoke, to z Matim ogarniamy to bez problemu. A myślimy, że redaktor Karcz też się. Chętnie dołączę, tylko dajcie znać, żebym zdążył nastroić gitarę. Dobra, kończymy w takim razie dzisiejszy program w Studio Remonta. Zaczęliśmy z uśmiechem na twarzy, kończymy z uśmiechem na twarzy, i Wam też słuchajcie tego uśmiechu życzymy, mimo że za oknem pogoda taka, że raczej się uśmiechać nie chce. Ale my to wszystko przełamujemy w składzie Mateusz Miga, TVP Sport. Dzięki Mati. Dziękuję. Bartek Karcz, Gazeta Krakowska, Dziennik Polski. Dzięki Bartek. Dziękuję bardzo. Realizował nas niezawodny Mateusz. Ja nazywam się Marcin Ryszka. I do zobaczenia ponownie za tydzień w poniedziałek.